emocje w ciągu całego turnieju przez 3 dni były bardzo duże. Bardzo wysoki poziom turnieju, dużo drużyn, które aspirowały do wygrania. Mogę tylko tutaj nadmienić, że ubiegłoroczny wicemistrz zajął dopiero przedostatnie miejsce, więc poziom zdecydowanie się podniósł. Dużo emocji, dużo energii, jak na energetyczne mistrzostwa przystało. Ile drużyn bierze udział w tych rozgrywkach? W rozgrywkach tegorocznych bierze udział 18 drużyn z całej Polski, Białystok, Rzeszów, Warszawa, Racibórz chociażby i wiele, wiele innych. Takie spotkania to oprócz sportu i konkurencji właśnie tych takich typowo sportowych mają możliwość przerodzenia się również w takie zajęcia i w podgrupach integracyjne. Tak? To wymiana doświadczeń również, poglądów, czy jeszcze coś więcej? Dokładnie tak. Tutaj staramy się tutaj rozpowszechniać ten sport amatorski. Sport amatorski ma to do siebie właśnie, że nawiązują się jakieś przyjaźnie. Jest dużo tego czasu, gdzie można porozmawiać. Zaprosiliśmy też przedstawicieli sponsorów, którzy tutaj również rozmawiają z nami i z innymi drużynami. Także jest miła i przyjazna atmosfera. No i okazuje się, że w każdym wieku można czynnie ten sport uprawiać. Oj tak, tutaj przekrój wiekowy mamy od 30 lat, gdzie była ta nasza taka umowna granica, gdzie ustaliliśmy sobie w regulaminie, że taki zawodnik może być, a najstarszy zawodnik 54 rocznik, no więc już wiekowy człowiek. Rozumiem, że za rok powtórka z rozrywki. Czego można za tym organizatorom życzyć? Organizatorom, no cóż, my jako organizatorzy, no bardzo byśmy się cieszyli, gdyby dopisali sponsorzy, bo to jest najważniejsze przy takiej imprezie. No i oczywiście zdrowie, no zdrowie tu jest też kluczowe. Jeżeli zdrowie dopisze, to będziemy i sponsorzy, to będziemy organizować w przyszłym roku. Znalazł pan czas, żeby w tym napiętym grafiku pojawić się tutaj na tych nietypowych mistrzostwach dla tych, którzy już można powiedzieć powinni spokojnie zająć się obowiązkami domowymi, a jednak grają. Jestem dzisiaj, byłem wczoraj na rozgrywkach. Jestem pod wrażeniem, tutaj jest wielu moich kolegów, znajomych, niektórzy w moim wieku, nadal w świetnej formie. To chyba jakieś dobre roczniki. Naprawdę wczoraj było dużo emocji, dzisiaj w finale chyba jeszcze więcej. Sporo bramek. Wczoraj prosiłem zawodników, żeby tych bramek było dużo, żeby kibice mieli co oglądać i rzeczywiście chyba zawodnicy wzięli sobie do serca moje słowa, bo trochę się dzieje na boisku. Okazuje się, że energetyczna stolica Polski przyciąga wszystko co najlepsze, a co najważniejsze, tyle osób, tyle miłośników sportu. To chyba dobra nasza lokalizacja, dobry powód do tego, żeby być dumnym, że skupiamy wokół siebie wszystkich tych, którzy również w tym wieku czynnie uprawiają sport. PGE to silna, naprawdę porządna marka, która zawsze dbała o sport, o ten rozwój fizyczny, zabiegając o młodych zawodników, ale też właśnie o wszystkie rozgrywki oldboyów. I dzisiaj to nasze spotkanie tutaj to pokazuje, że jest cała masa osób, które chcą tutaj przyjść, pooglądać i chcą się tym pasjonować. Jacku, jesteśmy tuż po rozgrywkach. Pochwal się, czym się możesz pochwalić? No, zwycięstwo drużyny inwestycji w turnieju. Trzeci rok gra w tym turnieju, w końcu zwycięstwo. Więc no, koledzy zaprosili mnie do rozegrania takiego turnieju z inwestycji, więc cieszyć się tylko ze zwycięstwa. No i okazuje się, że w tym wieku można jeszcze wiele pokazać, tak? No ci powiem, że ostatnio forma mi dopisuje, więc muszę się z tego chyba cieszyć. Słyszałam, że jesteś królem strzelców. No nie, nie podane były oficjalne wyniki, no ale udało się kilka bramek strzelić, więc jestem zadowolony. Powiedz mi, co takie turnieje dają wam osobom, które już mają określony wiek? Wiesz co, no, to jest integracja środowiska jednak tutaj Bełchatowa i to różnych dziedzin, w których działają ci koledzy. Ja z kolegą Cecotem jesteśmy przy sporcie dalej, a tu są biznesy o różnej charakterystyce, więc no, fajnie jest porozmawiać z takimi ludźmi o ich doświadczeniach. My rozmawiamy o sporcie, więc no, takie rzeczy po prostu sobie przekazujemy. Okazuje się, że sport łączy. Jak najbardziej. Mam w swoim dorobku m.in. tytuł mistrza świata, a poza tym dwukrotnie wygrałem mistrzostwa Europy i dwukrotnie także mistrzostwa Polski. Dzisiaj gościsz na nietypowym turnieju. Tutaj spotykamy ludzi, których jedynym celem było umieszczenie piłki w bramce. Natomiast twoim celem jest z piłką wyczynianie takich rzeczy, na które my patrzymy z podziwem. Kochasz to?
Tak, no ja wyznaję zasadę, że trzeba robić to, co się lubi w życiu. Póki co mi się to udaje wykonywać z powodzeniem, czyli mój świat, mogę powiedzieć, kręci się wokół piłki. Na co dzień pracuję jako trener piłki nożnej, a w weekendy jeżdżę na imprezy i występuję. Powiedz mi, jak długo trzeba ćwiczyć, jak często trzeba bawić się tą piłką, żeby dojść do takiego stanu, w jakim ty jesteś w tym momencie? Trenuję od 12 lat. Na początku był to trening 3-godzinny, bardzo systematyczny. 10 dni treningu, dzień bądź dwa przerwy i ponownie 10 dni treningu, dzień bądź dwa przerwy. I tak przez parę lat. Obecnie jest to 4-5 razy w tygodniu, około 2 godziny przeznaczam na trening. Czy ta piłka to jest normalna piłka, którą się używa podczas meczy? Tak, to jest normalna piłka do nogi. Jedyna różnica jest taka, którą warto dodać, to że jest lżej trochę napompowana niż normalna piłka. A tak jak mówię, jeżeli chodzi o piłkę, to jest to zwykła piłka, taką, którą grają na co dzień piłkarze w klubach. No okazuje się, że nasz region nie tylko słynie z dóbr energetycznych, ale dodatkowo również właśnie szczycimy się takimi sportowymi osiągnięciami i co najważniejsze, przyciągamy tych amatorów. Warto wspierać chyba takie działania. Tak, sport amatorski to jest na pewno szansa na to, żeby zdrowiej żyć, żeby się lepiej rozwijać, żeby być troszeczkę bardziej wytrwały w tym codziennym życiu, więc my staramy się to wspierać i każde takie inicjatywy, które służą rozwojowi sportu amatorskiego, w miarę możliwości wspieramy. Najlepszy strzelec, najlepszy zawodnik. Panowie, muszę zadać to pytanie. Czy w waszej karierze udało się kiedykolwiek dostać koguta? Kurę? Nie, nie udało się. Pierwsza taka nagroda. Niebezpieczna nagroda, bo coś może zrobić, ale no, cieszę się z takiej również. Moje zawody pierwsze odboi, no od razu taka kura, no fajna sprawa. Muszę zapytać, to pytanie również się musi pojawić, co teraz z tą kurą? Nie. Na rosół? Nie, chyba nie. Pohodujemy trochę, zakładam farmę kur. No, a u mnie odwrotnie, chyba jednak tak, na rosół. No dobrze, to zatem życzę dobrego rosołu i dobrych umiejętności dbania o kurę koguta. I co, jeszcze raz serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.